Cześć! To jest zamówienie ze sklepu Wasyl. Kiedy wrzucałam ostatni film, parę osób napisało, że chciałoby zobaczyć tamtąd zamówienie, a że akurat była tam jakaś akcja, że była zniżka, to pomyślałam, okej, mogę wejść na stronę i przejrzeć, co tam mają ciekawego. To jest sklep, który jest bardzo mocno promowany przez Paulinę na Instagramie, bo ona jest ich modelką i robi wszystkie foty, które znajdują się na stronie i oni są z Wrocławia. Ja w ogóle, mi się w ogóle wydaje, że parę lat temu sklep Wasyl był w Pasażu Grunwaldzkim i wydaje mi się, że tam kiedyś kupiłam u nich kalosza. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać, ale tak mi się wydaje, że tak było, bo oni właśnie są z Wrocławia i zapłaciłam za tą całą przesyłkę 292 zł, darmowa przesyłka była, no bo tyle wydałam i to, co bardzo mi się nie spodobało, to to, że czekałam na zamówienie 10 dni. Zważając na to, że są we Wrocławiu, to trochę długo, no ale w końcu przyszło, plus w ogóle to paczka, no nie jest najładniejsza, ale jak już mówimy o całym jakby, o całym wrażeniu z zakupów, no to to jest chyba najbrzydsza paczka, jaką dostałam, odkąd nagrywam takiego typu filmy, bo zazwyczaj oni mają swoje reklamówki, ale to jest tylko taki szczegół. Mam tutaj sporo sukienek, bo oni właśnie w tym przede wszystkim moim zdaniem się specjalizują, czy tam w jakichś dresach. Dresy mi nie podeszły, sukienki jak najbardziej, więc zobaczmy tutaj, jak zwykle mi się odwalą swoją rutynę za każdym razem, kiedy nagrywam, więc dobra, nie przedłużam, biorę Alana i zobaczmy, czy będzie tutaj coś ciekawego i wartego zakupu. Jesteś gotowa? No. Powiedz od razu, skąd masz koszulkę, bo będą pytania. To jest Under Armour Project Rock na Zalando. Dostałem od tej cudownej osoby. Piękny był. Mam już 5 chyba. No, Alan jest dużym fanem Roka, więc wszystkie koszulki, które on produkuje we współpracy z Under Armour, można znaleźć w Alana Shopie. No wszystkie to nie, ale... Większość. Dobra, idziemy? Pierwsza rzecz. No to jest dwukolorowa. Paragon. O, dobrze, to trzy. Wszystkie są. To jest sukienusia. Ona jest bardzo podobna do tej, do tych, co mamy z Kokomody, tylko jak widzicie, ona... Już tu macie różnicę, uspokój się. Ja nic nawet nie powiedziałam. Aha, ja musiałam przecież narzekać, że masz to, po co zamawiasz. Tylko, że ona już tutaj ma, jak widzicie, wcięcie w talii. I jeżeli chodzi o materiał, to dużo, dużo, dużo lepszy jest ten z Kokomody. Czy to jest czarna bawełniana sukienka? Nie wiem, to na pewno nie jest bawełna. Wszystko jest bawełniane. Aha, niby jest bawełna. No. No dobra, 97% bawełny i 3 elastan. To wychodzi 63 zł. Dużo. Ale wygląda... Dobra, to jest najdroższa rzecz. Jeszcze tylko powiem, że zamówienie było 3, a Paragon jest 11, więc po prostu... A dzisiaj jest... Nie, to nie jest ważne, co jest dzisiaj. Okay, paczka ale... przyszła 13. No, to dwa dni szła paczka, ale... Ale z GLS-a przyszło 4 powiadomienie, że paczka zostaje nadana. Jak pamiętam. Ogólnie jakieś zawirowania. Dziwne. Dziwne rzeczy. Tak wygląda ta sukienusia. Ładna. Ona, jak widzicie, jest dosyć krótka. Ona chyba jest za krótka. Przypominam, że mam 1,61 m. Jak tu podwieje wiaterek? To nawet wiaterka nie trzeba. Ona jest ładna, ale gdybym miała... Co? Do nagrywania. Do nagrywania będzie jak najbardziej spoczko, ale gdybym miała wybrać tą, a tą z Kokomody, to zdecydowanie wybrałabym tą z Kokomody, bo jednak to mi się też tak... Chyba, że wezmę to jakoś... Ale jak można tak krótką sukienkę zrobić? To jest na ludzi 1,20 m. O, chyba, że tak podwinę ją w drugą stronę. Ja wiem, co było robione dla aborygonów. No ona jest króciutka, ja nawet nie muszę wam robić przybitek, bo widzicie, jaka jest krótka. Taki plus, dzięki was. No a co myślicie? Jeżeli nie będzie wiatru, to możesz iść. Dzięki za pozwolenie. No proszę. Kiedyś się niski czuję przy tobie teraz. Ona jej... Powiedziałabym, że to jest ten typ, że ona ładnie wygląda do zdjęć. No, 5. No. Za nieużywaną. Jest trochę droga jak na... Nieużywaną tą rzecz. No. Znaczy no... Mało używaną. Ja będę jej używać, bo nagrywać będę w niej filmy i tak dalej, ale... Sklep dla youtuberów. Dalej mamy. Szara bluza, sukienka z lampasami, 50 zł. I to jest to,
I wszystko w ogóle, wszystko, tak mi się wydaje, mam w tym rozmiarze XSS albo One Size. Więc zobaczmy tą bluzę. Jak ci nie będzie pasić, to będę miał w czym chodzić. Nie, bo ona jest mocno... Halo, nagrywa się. Teraz twierdzam, że jesteś za niska. Za wysoka! Jak za wysoka? Jak za niska? No lepiej... Czajcie, że ja to mam, patrzcie na to. A! Widzicie, że ja mam to do kolan? No właśnie, jesteś za niska, to powinno być dotąd. Chyba, że ja to po prostu... O! Widzisz? Kurczę! Czy teraz nam się podoba? Co myślimy? Teraz to będzie za krótkie. Nie no, mówię ci, jesteś za niska. No ale ta Paulina ma 1,65 m, to są 4 cm różnicy. No właśnie, 4,5 cm. Chociaż ty masz większe... Nie podoba mi się właśnie do końca to, jak ona jest tutaj wykończona. Tu mam trochę podwinę. Jak jest wykończona, bo to trochę wygląda jak taka bluza sprzed 20 lat, taki style. Góra jest ładna. Ale dół? No góra, no to tu znowu będę miała rzecz do nagrywania. Całe szczęście, że nagrywam filmy. Przynajmniej się nie zmarnuję. Nie, bo tutaj naprawdę mi się dotąd mi się podoba. I ten materiał jest taki standardowy. Nie jest też jakiegoś szałowego, ale... Kurczę, czemu tak wygląda na stronie? U niej to jakoś ładniej wygląda. Aha, słuchajcie. No, ma podwinięty dół. Ona na zdjęciach ją podwinęła i u niej to wygląda dużo lepiej. Ale jak ja będę iść... No, chyba tak to zrobię, to tak? Będzie mi... No, nie, to... No, to jest jakoś tak jest na zdjęciu. I tak ja bym chciała, żeby ona wyglądała, ale ona mi się tak nie utrzyma. No do fotki to się utrzymało. No do fotki to się utrzyma. Będę się utrzymać do fotki. No teraz to wygląda fajnie. No ale to mi się nie utrzyma, jak będę musisz tak strzyć. Taśmą izolacyjną. Ale wszystko jakbym mógł, to by zakleił taśmą izolacyjną. Idziemy dalej. Oni mają bardzo dużo na stronie takich sukienek. Takich. Patrzcie, jakie tu jest ten. Jak to jest taliowane, hej! 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 Ale czemu jest taka długa? Nie. Co ja znowu zamówiłam? XS na S. Czemu to jest taka krótka? Ale czemu ja w ogóle wziąłam? No. Ja się czasami zastanawiam, jak ja robię zamówienia takie online. Co ja myślę? Co autor miał na myśli? Dlaczego ja zamówiłam taką sukienkę? Tak długą. Rozkminialiśmy to. Tak. Pewnie podwinęła. Idę sprawdzić. Dobra. Tak wygląda ta sukienka. No i jest taka... Ale ładna jest. Pokaż się przodem i na dół. Patrzcie, to są biodra, które nie są naprawdę. To nie jest moja prawdziwa sylwetka. A czy ja są moje? No nie, no wiesz, jak się ustawisz dobrze, to wygląda dużo lepiej. Co to się tak sekiemu? Powiem wam tak, że nie jest zła. Nie wiem do końca, czy to jest mój styl. Pokazuję wam tak, bo... Aha, bo nie widzicie. Jak widzicie, ona tutaj nie odstaje od dołu, więc to jest duży plus, jeżeli chodzi o sukienki, bo wiecie, że jak się ma większy tyłek, znaczy ogólnie jak się ma tutaj dół, to często tu z tyłu odstaje. To tutaj tak nie ma. Tak wygląda. Nie jest zła. Podoba mi się. Chociaż nie wiem, czy nie czuję się jak pani 40-letnia, która nie, idzie do korpo. Nie. Nie? Nie. Wyglądasz jak młoda szprycha. Ja nie wiem, czy ja jestem młoda. Ja jestem. Podoba mi się. Ładnie wyglądasz. Myślisz? To jest taki śliczny. Podoba mi się w niej to, że właśnie ona jest też tutaj tak mocno taliowana, więc jak widzicie, ona tu ładnie tak przylega, więc automatycznie tutaj nie będzie tak nic się marszczyć. No trochę się marszczy, ale chodzi mi o to, że nie będzie jakoś tak mocno odstawać. Mogłaby być trochę krótsza. Mogłabyś iść do teatru w tym. O, jakby była taka. Wszystko jest za długie. Bo jestem za krótka. Życie krótkich ludzi. Ładnie. Co tu jeszcze mamy? Coś czerwonego. Zobaczmy coś czerwonego. To ile ona kosztuje? Nie wiem, czy jeszcze coś, bo te tytuły na paragonie nie mają. I to jest taka sukienka? Dużo. Czy ona też jest taka długa? Kurczę, wszystkie są takie długie. Pewnie to... U mnie jestem taka krótka. Ale to mi się mega podoba, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Za tą sukienkę zapłaciłam 44 zł, więc jest bardzo mało. Ale powiem wam to, co mega mnie denerwuje. Bo widziałam właśnie teraz fotkę. Mam na imię Paulina pewnie, skoro się nazywa Paulina. Ma tą sukienkę dotąd. No...
Okej, tak wygląda ta sukienka i długość jest taka sama, jak możecie zobaczyć. Ok. I powiem Wam szczerze, że jestem trochę zła, że tak wyglądają te zdjęcia na stronie, dlatego że gdybym wiedziała, że ona jest długa, bo wydaje mi się, że ta bordowa była jeszcze dłuższa, to prawdopodobnie bym jej nie wzięła, a na tych zdjęciach, no ona jest 4 cm ode mnie wyższa, okej, ale to nie jest połowa uda, więc tak, sama w sobie sukienka jest ładna, tutaj trochę mi się, jakby na biuście za mało jest materiału i nie wiem, czy te guziki mi zaraz nie... Na plecach. Co myślicie? Ogólnie sama sukienka w sobie mi się bardzo podoba. Wolałabym, żeby była trochę krótsza. No ładna, ale rzeczywiście zaście guzik pęknie. Nie? I teraz jakbym chciała jeszcze tutaj zapiąć? O nie, pięknie. Pięknie, proszę pani. No to już trochę. Kolor ma piękny. No do fotek będzie. No ale ja nie kupuję ciuchów do fotek tylko. Kupuję, żeby nie było. Czasami kupuję, ale to chciałam nosić na co dzień. No masz pechę. Ale... Co to? Fenty. No ale żeś. No i ma długie rękawy i jak widzicie rękawy są idealnej długości dla mnie. A jak ty miałeś plomkę wtedy? 40%? 10! 10? Albo 20. Albo 15, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Taki plus, że te rzeczy nie są kosmicznie drogie. Nie. No ale jakbym miała zapłacić za to więcej, to bym była wkurzona. No, bo to nie jest jakość za, nie wiem, 60 zł. Mamie zamówiłeś? Co to jest? A w ogóle tu nitka. To jest tak tani materiał. No, ojej. Naprawdę? Serio? Jak ktoś by się zastanawiał, to na to można ser utrzeć. Ja myślałam, że ta sukienka będzie materiału tych. Dlatego ją wzięłam. Inną przyjmiesz. Dobra. Inną idę zwrócić. Na Orląt nie jest daleko. Wow, panie. Wyglądasz jakbyś szła na walkę MMA. Jak wszystkie rozmiary były ok, tak tu bym powiedziała, że ona jest trochę za mała, bo ciśnie mnie tutaj pod pachą. Wszędzie ciśnie. Wszędzie ciśnie. O, panie. I zobaczcie, i ta jest już krótka. Tylko znowu... No padło to tak zje. No tak to wygląda. Powiem Wam tak, że z daleka teraz jak patrzę w lustrze, to ona nie wygląda źle. Na górze wygląda źle według mnie. To? No ogólnie. Tak strasznie ciasto. Po grubie. Nie no, słabo. Dwa. To najgorsza rzecz jaką widziałem. Ale ja chyba też. Na szczęście no, zapłaciłam za nią 35 zł. No ale na szczęście, no to i tak dalej z 35 zł mogłam kupić coś dużo lepszego. W tej cenie. I tu jak widzicie ta sukienka już delikatnie odstaje. Nie, no, kurczę, mi jest smutno, jestem tak zawiedziona. Jednak jakość tutaj bardzo mocno. No to jest słabo. Nie, ja przy tamtych bym się nie czepiał jakości, dla mnie nie było złej. Taki hajm zwykły. No ale nie, no, ta czarna, ta pierwsza, no to porównując ją do kokomody, kokomoda jest dużo lepsza. No dobra, nie wiem co to jest kokomoda. No to jest pięknie, pięknie to ma. A po ile one były? No droższe były. No właśnie. Okej, okay, tu mam taką zwykłą po prostu sukienkę bez ramionczek, no, bez niczego. Jest. Takie body, nie, jakie body? No, taką sukienka. Po prostu obcisłą. Takie rękawik. Aha, bo to nie jest pod kark. Nie, nie. Okej, okay, tak wygląda ta sukienka. Za nią zapłaciłam 26 zł, więc tutaj nie będę się czepiać. Długość już mi się podoba. Materiał jest taki sam jak w tych poprzednich sukienkach, tych takich właśnie brączkowanych jak ta czerwona i bordowa. Tu mogłoby być trochę ciaśniej, bo to tak mi... No. Widzicie? Masz, musisz sobie naciągnąć lub... No nie, no co ty, bo przecież mi się sukienkę ściągniesz. Tak ona tu wygląda, więc też... Nie odstaje. Ale góra rzeczywiście średnio wygląda. No. Ktoś popsuł. A chciałam zaznaczyć, że ja tutaj jestem w miarę szeroka, więc też nie wiem, co to ma na celu. Właśnie nie wiem, po co to jest. Co? No tak, tak to? No, no bo to niby właśnie miałoby lepiej trzymać, ale to właśnie jest zbyt luźne. Chyba, że masz sobie to naciągnąć tutaj.
Ura się popsuła. Nie jest zła, może tak. Za dwa... Nie, okej, okej. Hej, pamiętajmy o cenie. 26 zł. Okej. Tutaj nie mam problemu. I ostatnia już rzecz. Tego jestem mega ciekawa, bo to jest jakby zestaw X. I mamy tutaj spódniczkę mega wygniecioną. I bluzeczkę mega wygniecioną. Kolory bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają kolory. Bardzo mi się. Bardzo mi się podoba. Idę mierzyć. Zestawik, duży kebab i frytki. Tak. Dobra, to jest rozmiar uniwersalny, kosztowało 36 zł. Tak to wygląda, jak w ogóle się tego nie ogarnie. Ale właśnie Paulina miała to wsadzone tak. I to mi się podobało. No ale w tym kolesie teraz... nie można poruszać. Czemu? Bo się zwykniecie. Właśnie nie wiem, czy to jest taki materiał, który będzie się gniął. Ten kolor jest taki dziwny, bo to biały przybiera. Ale kolor mi się... Aha. To nie jest jednolity, tylko biały bardziej przymięci. Ale ona znowu jest krótka. Zobaczcie. W aparacie widzę, że to jest czerwony. To jest bardziej malinka. Tak? To jest taki typowo malinowy kolor. I... Ale słaba jakość. To jest tak niskie, że ja się nawet wypiąć nie mogę. Tuj. Ja nie rozumiem. Halo. Patrzyłam, u niej to wygląda tak jak mniej więcej taka sama długość, jak tamtej czarnej. Czekaj. No okej, okay, no... No dobrze, ale to już wtedy tutaj nie wygląda, bo to no. Powinno być w talii. Jeżeli macie więcej niż 1,58 m, nie kupujcie. Tusiu, zrobimy zwrot. Serio? Robimy zwrot? Jeżeli już coś zwracam, to oznacza, że... Jest źle. Naprawdę nie jestem zadowolona z jakości. I teraz, kurczę, zostawiamy tą bluzkę. Ta ale spódnica w ogóle mi nie daje w ogóle ani życia, tutaj, tak, ani energii. Tutaj, tak to wygląda. Uuu. To wygląda, jak dziecko zrobiło sobie tekturki takie. Wiecie, kiedyś były... Nie wiem, na zajęciach się wycinało z jakichś papierowej coś. No to tak wygląda. Ja nie chciałam być wredna, ale naprawdę jestem zawiedziona. Próbuję cały czas pamiętać te ceny, że to nie jest drogie. Ale znowu, czy nie warto jest zaoszczędzić trochę i kupić coś lepszego, gdzie macie pewność, że ta jakość będzie dobra niż to. Ale ja mówię, okej, okay, nie patrzmy na to, czy to jest do fotek, czy nie, bo to ja jestem... że kupuję rzeczy do fotek, normalnie ludzie tego nie robią. Czy coś bym kupiła, gdybym w ogóle miała gdzieś fotki i tak dalej, to chyba tylko i wyłącznie tą czerwoną sukienkę. Ja bym bordową. Ja się w niej czuję jak 40-latka w korpo. Jak dla mnie no, ale... wygląda, nie? Jak szpryszka 20-letnia. Szprysiu mnie. Wyglądam jak 40-latka w korpo, czy jak co? Szpryszunia. Szpryszunia, 20-letnia, daj to znać. No dobra, słuchajcie, więc to będzie wszystko. To jest chyba pierwszy taki unboxing, z którego naprawdę jesteśmy zawiedzeni, nie? Jakością. No, średnio. Dajcie znać, czy wy zamawialiście kiedyś na tej stronie. Jeżeli tak, to jakie były wasze odczucia? Czy jesteście zadowoleni, czy nie? Czy ja zamówiłabym drugi raz na tej stronie? Niestety nie. Overall dałbym 4 na 10. Więc będziemy kończyć. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście niedługo. Do zobaczenia. Pa! Yo.